Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie w świątecznym już klimacie, bo święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. Dzisiaj zapraszam Was na mój nowy przepis, czyli piernikowe keto brownie. Próbowałam zrobić coś ostatnio szybkiego, bo miałam mało czasu na przygotowanie czegokolwiek i bardzo lubię w takim czasie właśnie przyrządzić brownie, bo ono jest po prostu szybkie, proste i pyszne, ale że właśnie idą święta, to część kakao zastąpiłam przyprawą do piernika. Sami zobaczcie, jak wyszło. Możecie sobie do tego dodać później, na przykład w wersji na bogato krem z bitej śmietany, czy bitej śmietany z mascarpone. I naprawdę wychodzi to fajne, a przede wszystkim jest w takim świątecznym, pysznym klimacie. Także zapraszam Was na piernikowe keto brownie. Jeżeli Wy próbujecie ten przepis, to koniecznie dajcie znać, jak Wam i domownikom oczywiście smakowało. A ja zapraszam Was również do pobrania mojego e-booka świątecznego z zeszłego roku, w którym jest dużo więcej świątecznych keto przepisów. W opisie tego filmu na dole znajdziecie link do tego e-booka. Za tydzień będzie jeszcze jedna odsłona przygotowania świątecznych keto dań. Tym razem w wersji bardziej wytrawnej, a osoby, które zapisały się właśnie na mój newsletter, co możecie zrobić poprzez pobranie bezpłatnych materiałów, czyli na przykład e-booków, albo po prostu dołączenie do tego newslettera przez moją stronę joannasalwa.pl, dla tych osób będzie wysłany do nich dodatkowy przepis na naprawdę bardzo fajne, również świąteczne, nowe ciasto ketogeniczne w przyszłym tygodniu. Także zapraszam Was do pobrania e-booka, do zapisania się na newsletter i w przyszłym tygodniu się widzimy w dalszych świątecznych przygotowaniach, a w sam piątek przed świętami również świąteczna odsłona Keto Q&A i porozmawiamy sobie o najczęściej zadawanych mi pytaniach przez moich podopiecznych, których prowadzę indywidualnie właśnie w temacie świąt. Także już teraz Was zapraszam na te wszystkie świąteczne edycje. Pozdrawiam ciepło, do zobaczenia, cześć!